Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dziś przedstawię partię z 1907 roku, rozegraną pomiędzy Gerszem Rotlewi a Akibą Rubinsteinem. Moi drodzy, Akiba Rubinstein był. Wspaniałym polskim szachistą, który nie był niestety mistrzem świata, ale ogrywał tych najlepszych w tamtym czasie światowych szachistów, miał zadatki na tego mistrza świata, ale różne sytuacje spowodowały to, że nie mógł tego dokonać. Prawdopodobnie wojna, prawdopodobnie finanse. Bardzo zagadkowy, ciekawy człowiek. Wychowałem się na jego partiach, dlatego też z y, szczególnym sentymentem będę analizował tę partię Rubinsteina. Jego przeciwnikiem był Gersze Rotlewi. Był to y, zapowiadający się świetny y, łódzki szachista z tego, co wyczytałem. Y, no i przejdźmy do rzeczy. Ta partia była też uważana, jest uważana za niektórych, y, za nieśmiertelną Akibę Rubinsteina. W pełni się zgodzę. Zobaczcie, jak ona przebiegła. Mianowicie tutaj... Y, Gersz Rotlewi rozpoczął ruchem D4, czyli posunięciem, które Akiba Rubinstein wykonywał bardzo często. Odpowiedział tutaj Akiba posunięciem D5. A jeszcze taka ciekawostka: powiem wam, że Akiba Rubinstein nauczył się grać w szachy bodajże mając lat 15. Więc e, dosyć późno, ale mimo wszystko e, ten poziom e, arcymistrzowski osiągnął w swoim życiu. No w tych czasach, jak ktoś się nauczy w wieku lat 15 grać w szachy, no nie chcę być tutaj złośliwy i sceptyczny, ale chyba mistrzem świata zostać będzie mu już bardzo trudno. Ale do wieku arcymistrza jak najbardziej można dojść spokojnie. E, moi drodzy, d4, d5, skoczek na f3. Stein odpowiedział ruchem E6. Tak, też kiedyś grano. Plan jest prosty, chcemy zagrać C5 i zwyczajnie gońcem bronić pionka na C5. E, oczywiście, pamiętajcie, nie ustawiamy tutaj skoczka na C6 przed pionkiem C7. Jest to na pewno dla osób początkujących potem duży problem, żeby się rozwijać w centrum E3, C5. I C4, walka w centrum na całego, tutaj się gra w ten sposób naturalnie, grożą jakieś tam bicia, ale to się wszystko broni, wszystko jest kontrolowane, dlatego Rubinstein zagrywa skoczek na C6, wyprowadza figurę normalnie, skoczek na C3 i skoczek na F6. Zobaczcie, że... Mamy bardzo symetryczną pozycję. Bardzo symetryczną pozycję. Tutaj, jakby Rubinstein grał białymi, no to często zagrywał posunięcie A3 w tym momencie. Żeby mieć taką opcję, że po wybiciu na C5 grywałby B4 i ustawiał gońca na B2. Wszystko by fajnie z tempem wyglądało. No, ale białe ma, miały widocznie inny pomysł. E, można by było oczywiście zagrać z D3, można by było zbić tutaj C na D5. Tak się zbija często, żeby próbować mieć pionka izolowanego. W tym momencie białe zagrały pionkiem z D na C5. No, cóż, ja powiem szczerze, że nie jest to chyba najlepszy wybór ze strony białych, bo. Czarne w tym momencie po prostu z tempem wyprowadzają gońca na c5 i takie tempo jedno już jest zdobyte malutkie. Ale to jeszcze nie jest nic złego oczywiście. Posunięcie a3, a6, b4, atakujemy gońca i goniec ucieka czy na diagonale tutaj po prawej, czy z tej strony, moi drodzy. Na, na f8 oczywiście nie. Na d6 sobie grzecznie zagrywa Rubinstein i zauważmy. Że nie można za bardzo zbić pionka na D5. Znaczy, można zbić w tym momencie, oczywiście można, pionek by mógł odbić, ale nie można teraz zbić pionka na D5. Dlaczego? Trzeba się zastanowić. Już pokazuję, jeżeli by nastąpiło bicie na D5, Skoczek by odbił na D5, Hetman na D5 i jest. Pułapeczka, goniec bije B4. Zbijamy Hetmana w następnym posunięciu. Także to wszystko wygląda dosyć fajnie z pułapką. Goniec B2 nastąpiło w tym momencie. Roszada ze strony Rubinsteina. No i teraz moi drodzy, w tym układzie jest bardzo symetryczna pozycja. Jeżeli białe zagrałyby taki ruch goniec E2 lub goniec D3. Bez większego znaczenia, to i tak czarne wybiłyby tutaj na C4, goniec by wybił na C4, B5, goniec D3 i goniec B7. Przyjrzyjmy się w ogóle tej pozycji. Jest mega symetryczna, ale co się okazuje? Jest ruch teraz białych, a czarne mają tempo do przodu. To tak naprawdę czarne grają białymi. No tak na to wygląda, bo tutaj, jakby nastąpiła roszada, no to zauważcie, że. Jest czysta symetria, a jest posunięcie czarnych, więc to ma ogromne znaczenie w tego, typu, w tego typu symetrycznych pozycjach. Moi drodzy, w tym momencie białe zagrały Hetman D2. No cóż, powiem tak: w dzisiejszych czasach rzadko kiedy się spotyka taki ruch, to już jest raczej błąd. Ale zamiar, <coughs> przepraszam, zamiar białych był na pewno taki, żeby zrobić albo długą roszadę, albo wstawić wieżę na D1 i naciskać na punkt D6. No jest to takie całkiem zrozumiałe. No, ale to nie jest już dobre posunięcie w tym momencie. Rubinstein zagrał hmm, Hetman E7, silne posunięcie. Tu, jeżeli by nastąpiło. C5, goniec na pewno wraca sobie na C7 i próbujemy grać E5, E4. Ładnie tutaj atakować te pionki, by nas, że tak powiem, nie zgniotły na skrzydle, gdyż mamy tempo więcej. No i A6 broni przede wszystkim na B5. Mam, mam na myśli te pionki, które tutaj białe by, którymi białe by grały na skrzydle hetmańskim. Dobra. hetman Hetmane 7, dobry ruch, dlatego że schodzi z tego związania. Oczywiście od razu, jak białe planowały, wieża D1. No zagrały białe teraz goniec D3. No właśnie, jest goniec D3, i jest bicie. Od razu tutaj pionka z tempem. trzeba to wykonać, gdyż goniec wykonuje podwójną pracę, że tak się wyrażę. I mamy od razu oczywiście B5. Goniec na D3 sobie wraca grzecznie. Od razu można było zagrać tutaj gońcem na B7. Wszystko by było nadal dobrze i z tempem, dla czarnych. Ale jest też wieża D8. To też jest dobry ruch. Od razu patrzy na Hetmana i tak. Y powoduje to, że hetman tu się chce szybko wymigać z tej linii. No i zagrywa hetman e właśnie tutaj przeciwnik Rubinsteina który ruch taki no znowu strata hetman, znaczy nie strata hetmana, strata tempa, przepraszam. Goniec B7, zauważcie i roszada. No i tak naprawdę znowu są tempa do tyłu i to całkiem dużo temp, bo dwa. Wszystko symetrycznie wygląda. Jak zagramy sobie na przykład wieżą na C8, co byłoby na pewno dobrym ruchem, zauważcie, że czarne mają te dwie wieże, już miałyby te dwie wieże już na dwóch liniach, a białe są, że tak powiem, w tyle jeśli chodzi o posunięcia. Tylko kwestia wykorzystania tego później. No ale Rubinstein postanawia już zagrać troszeczkę aktywniej i jak ma zrobioną roszadę, ustawione wszystkie figury do akcji, zagrywa koń na E5, aby... Wymienić tego ostatniego obrońcę skrzydła królewskiego. Zauważcie, że te gońce świetnie przecinają tutaj em, te diagonale i patrzą na króla. Hetman w gotowości mógłby być na H4, skoczek G4. No, robi się niebezpiecznie. Oczywiście białe też tutaj sobie patrzą ładnie na króla, ale nie wykorzystują tego. Po tym ruchu zostało zbite, zbite na e5, goniec na e5 i no i tak, że tak powiem, białe się lekko wystraszyły, zagrały f4, ale powiem Wam, że każdy ruch od roszady pionkiem powoduje pewnego rodzaju osłabienie pozycji. No i tutaj nastąpił, nastąpił ruch goniec na c7. Nadal te gońce, mimo że się wycofują, to na króla groźnym okiem spoglądają. No i teraz ruch E4. No właśnie, ruch E4 wydaje się dobry. Tutaj powiem Wam, że można by było na przykład spróbować zagrać skoczek H5. Wygląda to dziwnie. Nie można oczywiście zbić, bo wieża bije na D3 i tam wieża już wtargnęła do obozu. Robi się znowu groźnie. Ciekawy ruch w ogóle, bo jest z bezpośrednim atakiem tutaj na pionka F4. No ale Rubinstein podszedł do e, partii klasycznie, jak w tamtych czasach to wszystko się nazywało i rozwinął ostatnią figurę. To jest bardzo ważne. Rozwijajmy wszystkie figury, e, jeżeli możemy to zrobić, bo każda figura połączona z następną daje wielkie możliwości. Wieża c8 oczywiście, e5, no i teraz tutaj widać, że białe chcą tego skoczka odpędzić, nie wyczuwają zagrożenia, przede wszystkim jest zamknięty goniec i nie patrzy na h2, ale goniec sobie znajduje lepiej. Lepszą placówkę, mianowicie na B6, i tak też zostanie, do, zostało zagrane. Tutaj stępem jest atakowany król na G1 z szachem, więc no król musi odejść na H1. Widzimy, pięknie goniec przeszywa tego króla. Tutaj się bardzo niebezpiecznie robi. No i teraz moi drodzy, przechodzimy do bardzo ważnej kwestii. Jaki ruch dalej wykonać? Czarnymi. Mamy genialnie ustawione lekkie figury. Wieże są genialnie ustawione, Hetman w gotowości, król bezpieczny. No wszystko działa jak należy, trzeba teraz to wykorzystać. Jak to zrobić? No, jak to zrobić, moi drodzy? Yy, można sobie zatrzymać na chwilę filmik i poszukać tego pięknego ruchu zagranego przez czarne. Ja już wykonuję to posunięcie. Pierwszy ruch, który powoduje ko kombinację yy, skoczek na G4. I teraz tak, jeżeli Hetman tutaj by wybił na G4. No to tutaj wybijamy gońca po prostu na D3. Wieża wtargnęła znowu do obozu i robi się mega groźnie. Grozi też bicie na C3, grozi wieża D2 z atakiem na G2. No, byłoby bardzo groźnie. Tutaj białe tego skoczka nie wybiły, rzecz jasna. E, oczywiście tu się jeszcze pojawia takie wtrącenie na H7, ale król wybija, Hetman e, wybija, no i znowu wieża na D2 z podwójnym tutaj atakiem e, na G2 i na gońca B2. Goniec E4 zagrały białe, no i w tym momencie tutaj Rubinstein mógłby zagrać już dobry ruch e, taktyczny. No, myślę, że jak ktoś jest zainteresowany, to proszę sobie zatrzymać znowu materiał i znaleźć posunięcie bardzo dobre. E, tutaj mogłoby nastąpić skoczek H2. Zauważcie, że jest atak na wieżę od razu. Nie można zbić królem na H2 skoczka, bo mamy mata więc takie wybicie na b7 mogłoby nastąpić, ale jest ruch wtrącony, skoczek f1 i zauważcie, zdobyliśmy wieżę. Grozi ruch skoczek g3 z widełkami na hetmana i króla, a w następnym ruchu odbijamy gońca, bo na przykład jakby wieża odbiła, no powiedzmy wieża czy hetman bez różnicy, to hetman tutaj odbija na b7 i mamy pionka więcej, jakość więcej. Partia jest wygrana. No tak nie poszło, Rubinstein miał inne plany. Zagrał mianowicie hetman na h4. Ok, plan jest prosty. Chcemy dać mata na H2. Tutaj można byłoby się obronić przez H3 lub przez G3. Chociaż obronić to powiem szczerze, że e, już słowo chyba zbędne w tej pozycji. No, ale e, troszeczkę zdradzam. Ale moi drodzy, no, partia piękna, nieśmiertelna Rubinsteina. Zobaczmy, jak poszło. Tutaj nastąpił ruch G3. No, hetman broni na H2, mata. No, i w tym momencie Rubinstein zagrał piekielnie silne posunięcie może dosyć trudne, jeżeli się przyjrzymy troszeczkę bliżej tej pozycji, to na pewno taki ruch do głowy nam przyjdzie, mam nadzieję zresztą. No bo większość z, mas, z nas pewnie by zagrała Hetman H3 lub Hetman H4 da, dalej tutaj z atakiem na H2. No, mianowicie w tym momencie Rubinstein zagrał wieża na bije na C3. Pragnę nadmienić jeszcze, że po ruchu H3 ten sam ruch y, na C3 wchodził i robiło się mega niebezpiecznie. Tam jeszcze jakiś skoczek F2. No y, w zasadzie wszystko wchodzi to samo co w partii. Co w partii, y, jakby było zagranie H3, więc można sobie potem ten ruch również porównać. Poszło tak, poszło tak. No i w tym momencie widzimy, że grozi wzięcie Hetmana. Co by było na przykład, jakby zbił tutaj goniec na C3. Jeżeli goniec zbije na C3, no to mamy wtrącenie, bicie na E4. Hetman bije i dajemy mata na H2. Więc wydaje się, że bicie Hetmana jest y, słuszne, ale konsekwencja tego ruchu następnego jest mianowicie taka. Wieża na H3. Wieża na H3 w tym momencie, przepraszam, nie wieża na H3, moi drodzy, mój błąd, poprawiam się już, nie wieża na H3, wieża H3 jest błędem, bo tu się wszystko broni, goniec B7, przepraszam najmocniej, tutaj kolejne fantastyczne posunięcie wchodzi, ale popełniłem gafę, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, mianowicie nie wieża H3, tylko wieża D2, moi drodzy, wieża D2, kolejna figura wchodzi do gry, zauważcie, że te cztery figury są pod biciem, tylko goniec B6 nie jest podbiciem. W ogóle niestandardowa pozycja. Bardzo, bardzo ciekawa ta pozycja. No i o co chodzi w tym ruchu? Wieża D2. Jeżeli Hetman bije na D2, no to goniec bije na E4. No i tam dajemy w następnym posunięciu praktycznie mata. Zaraz do tego dojdziemy. Jeżeli na przykład tutaj nastąpiłoby bicie na B7, no to myślę, że, przepraszam emocje, ale się dzisiaj gubię strasznie z tymi wariantami. Mamy tak, wieża D2. Jeżeli by było bicie na B7, to oczywiście bijemy, bijemy Hetmana z groźbą Mata na H2. W partii poszło bicie na D2, rzecz jasna. Goniec wybił, nie ma za bardzo dużego wyboru, i Hetman zasłonił się na G2. No i teraz poszukajmy ruchu, który kończy partię, moi drodzy. Jakie to posunięcie. Zatrzymajcie sobie film i pomyślcie. Piekielnie silny ruch, mianowicie wieża na h3. Plan jest prosty. E, chcemy dać mata na h2 i ten mat jest praktycznie nieunikniony. Nie ma jak się bronić. Przedłużenie agonii mogłoby nastąpić w taki sposób. Jeżeli hetman bije, e, przepraszam, na e4, to dajemy mata na h2. No nie ma kompletnie żadnej obrony. Jeżeli wieża f3, to dalej bijemy na f3. Nie ma jak bronić się przed matem hadba. Piękna, piękna partia Rubinsteina. Serdecznie polecam tego zawodnika, który jest, oczywiście nie żyje. Eee, bardzo dobrze grał eee, debiuty. Znaczy, debiuty, może troszkę mniej, przepraszam, bardzo dobrze grał końcówki, bo debiuty się już bardzo zmieniły w dzisiejszych czasach, ale rewelacyjna technika w końcówkach, rewelacyjne kombinacje, gra strategiczna. Polecam serdecznie. No i dziękuję za uwagę, z góry przepraszam za małe pomyłki, mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, hej!